Ze mną w studiu jest zapowiadany gość, pan Jakub Demiańczuk, krytyk filmowy związany z Dziennikiem Gazetą Prawną. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy gdyby nie ta y, finałowa scena z pomyłką Warrena Beatty, to gale oscarowe już stałyby się zbyt nudne, żeby je śledzić i oglądać? Niektórzy nawet twierdzą, że to była ustawka, jak to się y, popularnie nazywa. No, jeśli była to ustawka, to, to rzeczywiście skandaliczna, nie chciałbym być na miejscu producentów Lala La Land I, i w połowie przemowy po odebraniu Oscara dowiedzieć się, że jednak właściwie mogę wrócić na swoje miejsce. i... Ja myśl, nie no myślę, że to jednak jest rodzaj spiskowej teorii, jednak po prostu jak każdy, emocje... każdy, każdy wypadek, każdy przypadek budzi teorie spiskowe. Tutaj ewidentna pomyłka realizatorów gali. Warren Beatty, który dostał nie tę kopertę, co potrzeba. Faye Dunaway przeczytała tytuł filmu i okazało się, że to jednak nie, nie jest ten film. No ale należy się cieszyć z sukcesu Moonlight. Jeśli chodzi o samą galę, no to one są od już dłuższego czasu dosyć podobne do siebie i to nie ma znaczenia kto prowadzi. W tym roku, jak wiemy, prowadził Jimmy Kimmel. Był raz zabawny, raz mniej zabawny. Ale pewnie byśmy o samej Gali zapomnieli, gdyby rzeczywiście nie ten taki Hitchcockowski finał, pełen <grym> na, na napięcia, na początek, tak. zwrot, zwrot akcji, którego trudno było się spodziewać. Ale zapamiętalibyśmy zwycięzców, bo mi się wydaje, że tegoroczny werdykt, no on przede wszystkim jest przełomowy. Pod, pod wieloma względami, także pod. Względem, w czym pan tę przełomowość. Dosyć? On jest przełomowy również statystycznie. Chodzi o liczbę nagrodzonych, afroamerykańskich twórców. Nie tylko dwoje aktorów, ale również Barry Jenkins jako, jako scenarzysta filmu Moonlight. I oczywiście sam film Moonlight jako najważniejszy film i najlepszy film roku. I to jest pewien przełom. Widzę ten przełom też w tym, że akademia. Nie przestraszyła się tak jak to miało miejsce kilkanaście lat temu, i już mówię o, o co mi chodzi. W 2006 roku, gdy była Gala Oscarowa. niemal pewnym zwycięzcą była Tajemnica Brockback Mountain. I Anglii dostał wtedy nagrodę za reżyserię. I wielka niespodzianka, film przegrał e, statuetkę z Miastem Gniewu filmem, który był przyzwoity, ale właściwie po tych 11 latach praktycznie go nie pamiętamy. Tajemnica Brockback Mountain została. W pamięci zapisała się w historii kina, i było wówczas mnóstwo komentarzy, że jednak akademicy albo się przestraszyli y, tego, że mogą nagrodzić gejowski western, albo y, z jakichś innych przyczyn nie wskazali akurat tego filmu. W tym roku takiego błędu. Błędu jak błędu. W każdym razie w tym roku nie przestraszyli się ostatecznego werdyktu. Moonlight wygrał, chociaż przez chwilę wszyscy wierzyli, że wygrał Lala La Land. Damien Chazelle dostał za to nagrodę dla najlepszego reżysera. Wydaje mi się to dosyć sprawiedliwym podziałem. No, no właśnie, bo zanim jeszcze weszliśmy na antenę, pan mówił, że ten y, werdykt tegorocznej Akademii z pana punktu widzenia jest niekontrowersyjny i właśnie sprawiedliwy. Wydaje mi się, że, że, które... na, nawet tam patrzysz na scenie komentarz, tak? że przydałoby się, żeby było więcej tych statuetek, żeby je sprawiedliwiej podzielić. Ale <laughs> może nagrodę aequo w prawda. przyszłości Akademia przewidzi. Wydaje mi się, że, że w tym roku też było wiele po prostu bardzo dobrych filmów i mało przypadkowych nominacji. I spośród tych nominowanych, bo na przykład ja nie mogę odżałować tego, że wśród nominowanych w ogóle nie znalazł się na przykład Paterson, Jima Jarmusza, no ale jak wiadomo tu wchodzą w grę kwestie promocyjne, pieniądze na, na te promocje i na e, wkładanie do głowy akademikom, który film jest ważniejszy, zostawmy to z boku. Z tych filmów, które doczekały się nominacji, trzy najważniejsze podzieliły między siebie równo sześć najważniejszych nagród za film, reżyserię, dwie główne nagrody aktorskie, scenariusz i scenariusz adaptowany. Moonlight, Manchester by the Sea, La La Land. Każdy z tych filmów dostał po dwie nagrody spośród tych głównych głównych, najważniejszych statuetek. Nie wiem, czy to było jakoś wyrachowane, bo wydaje mi się, że nie. Po prostu to są te, te trzy filmy, które w zeszłym roku zostały dosyć słusznie uznane za najlepsze, najciekawsze, najbardziej wartościowe. No i. Wydaje mi się, że, że ten ostateczny werdykt nikogo nie krzywdzi. No, oczywiście, zostali skrzywdzeni producenci Land tą, tą fatalną pomyłką. Możemy ich tylko żałować, ale jednak no, Moonlight jest lepszym, ważniejszym, bardziej wartościowym filmem i on na dłużej z nami zostanie. Ale tu pan powiedział, żeby odłożyć na bok te kwestie, w jaki sposób w ogóle otrzymuje się nominację do Oscara. Może to jest wątek akurat najciekawszy, bo też można by spojrzeć na to, co się dzieje wokół Oscarów właśnie w ten sposób, że jeśli już jest ogłoszona lista nominowanych, to już nas nie czekają żadne niespodzianki, tak, że akademicy właśnie tak w miarę sprawiedliwie potem między te nominowane filmy rozdzielą nagrody i wszyscy na tym czerwonym dywanie wypadną już dobrze i zadowoleni. A może właśnie przy tych nominacjach? Przy sporządzaniu listy nominowanych dochodzi do największych kontrowersji. Tu zawsze wchodzi w grę jakaś mniej lub bardziej oczywista polityka, i myślę, że na przykład na tegoroczne nominacje, i bardzo dobrze, że tak się stało, miały wpływ, miały wpływ ubiegłoroczne kontrowersje. Jeśli pamiętamy ubiegłoroczne nominacje do Oscarów, zwłaszcza aktorskie, które wywołały. Mm, Sporo kontrowersji i, i niemałe oburzenie, y, dlatego że, że byli nominowani, w, nominowani wyłącznie biali aktorzy. Wtedy pojawił się w mediach społecznościowych hashtag Oscars So White, czyli Oscary Tak Białe. I to, i, i zresztą y, część, część członków Akademii została odesłana na emeryturę. Wtedy, kiedy. Znaczy, to to, oczywiście posługuje się jakimiś myślowymi skrótami, ale chodziło o to, żeby. Odświeżyć trochę spojrzenie na kino, odświeżyć ten skład akademików głosujących, wybierających filmy. I efekt mamy w tym roku. Wiele nominacji dla czarnoskórych aktorów, którzy są jednak potężną siłą w Hollywood, jeśli chodzi o rolę i i o istnienie na ekranie, dwie nagrody dla, dla afroamerykańskich y, aktorów, to miało przełożenie. W tym roku oczywiście były kolejne kontrowersje, czyli Oscars, są male, y, czyli Oscary tak męskie, to część komentatorów zauważyła, że znów żadna kobieta nie dostała nominacji za y, reżyserię, ani za scenariusz w tych głównych kategoriach. Kobiety pojawiały się w innych kategoriach nominowanych. Zwłaszcza kobiecych. No, nie, nie mówimy oczywiście o aktorkach, ale mówimy w tym momencie o nominacji dla Maren Ade za film Tony Erdman dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego, czy dla Awy DuVernay za najlepszy dokument. I tu mówimy o filmie 13. Poprawka. Obie zresztą statuetek nie otrzymały. Więc jakby ta polityka w przypadku Niemiec cały czas się pojawia gdzieś. I, I wydaje mi się, że to bardzo dobrze. No, no bo oczywiście bo... pozwala spojrzeć szeroko na, na, na to, co, co się dzieje. Głównie w Hollywood, no bo jasne, że, że te, te, te statuetki, te nagrody to są przede wszystkim nagrody dla amerykańskiego kina. Niekoniecznie nawet dla najlepszego, ale dla tych filmów, które zrobiły największe wrażenie, dla tych, które miały najlepszą prasę, dla tych, które pojawiały się najczęściej na, obiektyw, na radarze krytyków, ale też różnych instytucji przyznających filmowe nagrody. Wiadomo, że znamy te, ten proceder, że Filmy, które zdobywają nagrody w Toronto, potem Złote Globy, potem nagrody BAFTA, są jakby najbardziej pewnymi zwycięzcami w oskarowym rozdaniu. Ale ciekawe jest to, co Pan mówi o tym pewnym, pewnych przełomach tak, w decyzjach Akademii, bo z drugiej strony Hollywood jest tak oskarżany, właśnie też Akademia w przypadku Oscarów o kierowanie się poprawnością polityczną, jak się okazuje te polityczne względy, różnie rozumiane, działają też w różne strony, nie, nie, nie są tak jednoznaczne. Na szczęście nie kieruje się wyłącznie polityczną poprawnością. Oczywiście Hollywood... No, w przypadku Moonlight takie pojawiały się zarzuty, jak się pojawiła nominacja, tak że jeśli wygra, to pewnie z tego powodu. Chociaż nawet krytycy nie odbierali temu filmu no, walorów artystycznych. Być może, znaczy ja się nie zgadzam z tym podejściem. Oczywiście łatwo jest coś takiego zauważyć, że poprawność polityczna nakazała nagrodzić film o czarnoskórych gejach. No jakby to wszystko. No bardzo tak stereotypowo, się, prawda? Tak. Wpisuje się uh -huh. w, w, w takie myślenie. W Natomiast to jest tak. po prostu bardzo dobry, ważny film. Ja się cieszę, że on zdobył nagrodę, bo to ja myślę, że, że dawno już powinniśmy porzucić złudzenie i wiele osób o tym mówiło, że oscary są nagrodami dla najlepszych filmów, nie? Jak, w jaki sposób w ogóle wybrać najlepszy film, jak zestawić barwny musical no, no, La La Land krytycy nigdy by się nie pogodzili pewnie, w, i, to i jest właśnie bardzo takie subiektywne, ta. takie ważne, mocne kino społeczne jak Moonlight. Nie da się nie da się wybrać najlepszego filmu spośród tak szerokiej oferty. Więc oscary mogą być jakimś wyznacznikiem Jakimś takim, to trochę patetycznie zabrzmi, ale mogą starać się być jakimś takim powiedzmy moralnym kierunkowskazem, e, że nagradzają kino ważne, nagradzają kino społeczne. E, tak, tak często bywało, mam nadzieję, że to pójdzie w tym kierunku. Nie, nie mówię, że to się ma ograniczać do politycznej poprawności, zresztą gdyby chcieli być akademicy wyłącznie politycznie poprawni, a na dodatek Anty Trumpowi, bo jakby wiadomo, cała A ta bo ceremonia te wątki była, też się zawsze była tak? mocno skierowana przeciwko mhm. policji Donalda Trumpa, to nagrodę dla najlepszej aktorki dostałaby z czystej złośliwości wobec prezydenta Meryl Streep. Nie, nie, nie otrzymała jej, więc jakby wierzę w to, że, że jednak akademicy zachowują jakiś obiektywizm, zachowują przynajmniej pozory tego obiektywizmu. Nie, 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 nie chcę ich krytykować, zwłaszcza, że naprawdę tegoroczny werdykt może być uznawany za kierowany, powodowany polityczną poprawnością, ale nie musi. To jest po prostu świetne kino. To jest wielki film. Moonlight to jest rzeczywiście bez wątpienia jeden z najważniejszych filmów ubiegłego no, roku. No a ten tytuł, który zgarnął tak wiele nagród Lala La Land zupełnie inne kino. Zupełnie inne kino. I, i, na, I też uważam, że nagroda Damiana Czazela za reżyserię jest zasłużona. To jest bardzo precyzyjnie wyreżyserowane kino, z pałością o szczegóły, z miłością do kina i do muzykalu w szczególności jako gatunku. No i to też jest dowód, że, że akademikami nie kieruje wyłącznie polityczna poprawność. Również doceniają perfekcyjnie zrobione kino rozrywkowe. Lala Land Filmowy Escapism Musical. Pamiętam, jak kiedyś w dzienniku gazety Prawnej Piotr Dobry pisał recenzję tego filmu i zauważył, że tak jak w czasach wielkiego kryzysu Amerykanie chodzili do kin na musicale, tak w czasach Donalda Trumpa też potrzebują takiego kina. Ale te nagrody nie, 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 nie świadczą o jakiejkolwiek poprawności akademików. Po prostu docenili dobrze zrealizowany film rozrywkowy, wybijający się ponad przeciętną taką. Hollywoodzką komercyjną produkcję. I cieszę się, że docenili zarówno takie kino, jak i kino społeczne, że znalazło się miejsce dla mm, nagrody aktorskiej dla Violi Davis za świetny film Fences, ten z Denzela Washingtona, w Polsce niestety nie pokazywany do tej pory. Rzeczywiście zostały docenione różne gatunki, różne e, e, oblicza tego kina. Jeśli jakaś decyzja była motywowana politycznie. Jeszcze to myślę, że można za taką uznać nagrodę dla Ashgara Farhadiego za film Klient. Być może gdyby nie ten kontrowersyjny zakaz wjazdu muzułmanów z no tak, krajów to, do to Stanów, dodało Farkhadi, e energii Farkhadi, do który ma już na koncie jedno, miał wcześniej na koncie jedną statuetkę za Rozstanie. Myślę, że przegrałby z Marenadą i Stanim Merdwanem. Ale też nie mam wątpliwości, że Klient to jest świetny film. Wczoraj wczoraj byłem w Kinie Muranów, tuż przed. Wychodziłem z innego sensu, ale akurat tuż przed, przed premierowym pokazem klienta. Tłum ludzi stał w kolejce, naprawdę. Myślę, że tam była pełna sala i trochę dodatków, więc jest zainteresowanie. Myślę, że nie tylko Oscarowe. I, i również ta decyzja, nawet jeśli motywowana politycznie, jest słuszna, bo ten film się broni niezależnie od politycznego kontekstu. To jest po prostu kolejny bardzo dobry film jednego z najważniejszych irańskich reżyserów i nie mam wątpliwości, że klient na statuetkę zaosłużył równie mocno, co Tony Erdman. Trochę żałuję Tony'ego Erdmana, bardzo lubię ten film, ale może wygrać tylko, tylko jeden. Chociaż, tak jak słyszeliśmy, pomysły zwiększenia ilości statuetek i nagródek za kwotę się przewijają. Jeśli by trzymać się tej metafory pańskiej werdyktu Akademii Oscarowej jako takiego drogowskazu, no to pokazuje tutaj, że kino może bardzo różne role spełniać w naszym życiu, tak? I, I wskazywać na te ważne problemy społeczne, jakoś budzić niepokój i z drugiej strony jakoś koić nasze nerwy, tak? Dawać nam Jak... możliwość ucieczki, odpoczynku, rozrywki po prostu. Jak każda dziedzina sztuki ma pełnić te funkcje i bardzo dobrze, że je pełni, że nie jest tylko, że nie jest. Tylko ucieczką od rzeczywistości, tak jak w przypadku Lala Lent, La że jest również tym, tym czymś, co otwiera oczy, co zwraca naszą uwagę na mniej lub bardziej poważne problemy społeczne, każe nam myśleć nad tym, co robimy ze sobą, ze światem, co się dzieje wokół nas. Yy. Uwielbiam kino za to. I dlatego potrafię z równą radością oglądać Lala Lent La i z równą przyjemnością oglądać Moonlight. Chociaż to są skrajnie różne, różne filmy i, i naprawdę cieszę się, że oba zostały w jakiś sposób zauważone. No to cieszymy się, że, że jakoś pan też yy, aprobuje tę decyzję Akademii i nawet, że jakoś zbieżna jest nawet z pańskim nie, gustem. Nie aprobował, no to oczywiście mój wpływ na tę rzeczywistość jest zerowy. Natomiast no, wydaje mi się, że, że, że w tym roku kontrowersji wokół nagród. Wokół nagród nie było. Zobaczymy, co y, powiedzą goście naszej audycji o o Wszystkim z Kulturą. Tam powrócimy jeszcze do komentowania tegorocznych Oscarów. A dziś w poranku na gorąco, dwie godziny po zakończeniu Gali Oscarowej, y, komentował y, wyniki tegorocznych Oscarów Jakub Demiańczuk, krytyk filmowy z dziennika Gazety Prawnej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.